Zapraszam na spacer po kantynach w mieście Jinzhou w Chinach. Na wstępie wyjaśnię, że są to kantyny studenckie na terenie kampusu uniwersyteckiego, a uniwersytet nazywa się Bohai University. Na terenie kampusu są dwie takie kantyny, każda po kilkaset metrów, zlokalizowanych na dwóch poziomach. Punkty gastronomiczne zlokalizowane są po obu stronach kantyn, natomiast w środku centralnie jest olbrzymia sala konsumencka. Przejdźmy się najpierw po jednej z takich kantyn, tej większej, tu gdzie aktualnie przebywam, a później opowiem, co można tu zjeść, jak należy zamówić jedzenie i jak zapłacić. Tak wygląda budynek, w którym jest kantyna. I widzisz właśnie wejście do tej kantyny. Film kręcony jest w maju, jest około 25 stopni Celsjusza. Studenci mogą zarówno jeść w stołówce, ale i kupić posiłki na wynos. A zanim wejdziemy, zwróć uwagę, że w drzwiach jest plastikowa osłona przeciw insektom. Może widziałeś lub widziałaś takie rozwiązania w sklepach spożywczych, a tu mają w kantynach. I faktycznie działają. Żadnej muchy ani komara nie widziałam. Dodatkowo przy drugich drzwiach zainstalowano siatkę przeciwko owadom. Tak więc jest podwójna ochrona. I tu jestem na dole tej większej stołówki i zaczynam iść wzdłuż punktów gastronomicznych, które znajdują się po lewej stronie od wejścia. Oprócz dań śniadaniowych, obiadowych i kolacji można zjeść deser, kupić różne napoje, w tym na bazie mleka sojowego. A tu po lewej stronie jest stanowisko z krojonymi owocami, które samodzielnie pakuje się w pojemniki. Sprzedawca je waży i się płaci. Później powiem jak. A w głębi widzisz schody na pierwsze piętro. Jeszcze jestem na dole. Zwróć uwagę, po lewej stronie jest zmywalnia naczyń stołowych. Jest wyposażona w zmywarkę tunelową i właśnie pracownik odbiera miski po procesie mycia. A studentka odniosła swoją tacę. Teraz idę w drugą stronę. Zobacz, ile jest tu punktów gastronomicznych i jak duży wybór posiłków mają tutaj studenci. Za chwilę o posiłkach będą mówić więcej. Na razie spacerujemy po tej kantynie, abyś miał lub miała wyobrażenie, jak duży jest to obiekt, jak jest zorganizowany i jak dogodne miejsca oferuje studentom. Idę dalej w swoim normalnym tempie, a w głębi zaraz zobaczysz otwartą witrynę chłodniczą z różnymi produktami, świeżymi lub zamrożonymi, która samodzielnie według preferencji nakłada się do miski. Sprzedawca zważy te składniki, a kucharz ugotuje z nich zupę w kilka minut. To też pokażę nieco później, a na razie obejrzyj witrynę, bo zawiera smakowite i prozdrowotne produkty. Tu robimy mały przerywnik, bo studentki po graduacji przyszły na obiad i pięknie zapozowały do filmu. A tu już jestem na górze, gdzie nakręcałam intro i teksty do tego filmu. I też zobacz, tu też jest podobny układ. Po bokach są punkty gastronomiczne, a w środku sala konsumencka. Po prawej stronie znów otwarta witryna ze składnikami do wyboru. Student właśnie wziął miskę i zaczął nakładać składniki na swoją zupę. A ja idę dalej. Zwróć uwagę na menu. Są zdjęcia posiłków, a teksty napisane po chińsku. Idę teraz w poprzek tej sali. Zobacz na menu, które tutaj stanowią teksty po chińsku. A ten student w żółtej koszulce właśnie płaci, skanując telefonem podany kod QR. Zobacz, jak to robi. I zapłacono. A teraz ty wybierz sobie posiłek. Żartuję oczywiście i pokazuję, jakie miałam dylematy. Po prostu nie wiadomo, co wybrać. Idę przez środek sali na pierwszym piętrze, a właściwie na drugim piętrze, bo w Chinach nie liczy się od zera, tylko od jedynki. A mój student macha do mnie. Idę dalej.
Nie są to godziny szczytu na stołówce. Jest dużo miejsc wolnych. Dochodzą do Bemarów, gdzie samodzielnie wybiera się zimne posiłki, a głównie sałatki. I widzisz właśnie, jak studentka obsługuje się, nakładając na tacę wybrane posiłki. A po nałożeniu trzeba iść do tej pani, aby zważyła i przyjęła płatność za posiłek. Chciałabym teraz wyjaśnić, jak należy zamówić tutaj jedzenie. Generalnie zamawianie posiłków to jest duży problem, dlatego że menu jest napisane po chińsku, a sprzedawcy nie znają angielskiego. W takich przypadkach bardzo pomocna jest aplikacja Alipay. Wchodzimy w jedną z zakładek, translator, wykonujemy zdjęcie menu i po chwili uzyskujemy tłumaczenie. Nie zawsze jest to poprawnie, stylistycznie wytłumaczone, natomiast można się zorientować w rodzaju potrawy, którą chcielibyśmy zamówić. Można też przyjąć drugą opcję i na przykład uznać, że zamawiamy zawsze drugą pozycję od góry. Ale jest ryzyko, że trafimy na coś, co nie będzie nam smakowało, będzie za ostre lub po prostu nie będziemy mieli ochoty tego zjeść. Jeśli ciekawi Was, co można zjeść w kantynie studenckiej, to już odpowiadam. Słuchajcie, w chińskiej kantynie studenckiej można zjeść wyłącznie chińskie posiłki. Dla nas one wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo podobnie, natomiast Chińczycy bardzo rozróżniają poszczególne rodzaje dań. I z całą odpowiedzialnością podkreślam, różnorodność posiłków serwowanych w kantynie studenckiej jest ogromna. Można tu praktycznie zjeść wszystko. Potrawy mięsne, rybne, są też dania z owocami morza, są różne zupy, pierożki, dumplingi, są warzywa, krojone owoce, surówki, sałatki do wyboru, do koloru. Różnorodność serwowanych posiłków i punktów gastronomicznych jest tutaj naprawdę imponująca. Ja starałam się codziennie jeść inną potrawę i przygotuję z tego odrębny filmik, na który już teraz serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy się do mniejszej stołówki. To jest wejście poza porami posiłków, a teraz w trakcie przerwy obiadowej. Mamy ponownie gumowane zasłony w wejściu, idą dalej za studentami, wchodzą do dużej sali konsumenckiej, gdzie organizacja przestrzeni jest bardzo podobna, czyli pod ścianami są punkty gastronomiczne, a w środku przestrzeń ze stolikami. Widzisz wielu studentów, bo akurat jest główna przerwa obiadowa. Aby nie rozpraszać studentów przy posiłku, przyszłam tutaj jeszcze raz, poza porą lunchu, bo chcę Ci pokazać, jak fajne ażurowe ścianki z roślinnością zorganizowano w tej sali. I zwróć też uwagę, po prawej stronie są tu miejsca oddzielone drewnianymi ściankami, tak aby klienci, studenci mieli większy komfort. Tworzy to fajny restauracyjny klimat. W mojej opinii 10 na 10. Tu już jestem na górze w tej kantynie. Ścianek z roślinnością wprawdzie nie ma, ale wystrój dopełniają palmy na sali konsumenckiej. Organizacja jest podobna. Po bokach są różne punkty gastronomiczne, a w środku stoły i krzesła. A w głębi po prawej stronie widzisz, jak pracownik wybiera składniki na swój lunch. Widzisz wyraźnie miskę, do której za pomocą szczypców wkłada wybrane składniki.
Zobacz z bliska jedną taką witrynę. Na górze są świeże warzywa, jak na przykład kolendra, różne sałaty, pak choi i to one zraszane są parą. Pod nimi są grzyby, różyczki brokuła i kalafiora, kiełki i makarony. A na trzeciej od góry półce są glony, algi, makarony, korzeń lotosu. Natomiast na najniższej półce w GN-ach leżą owoce morza, jak pokrojone ośmiornice, krewetki, paluszki krabowe, mrożone produkty garmażeryjne, jak kulki mięsne, rybne i różne wędliny. A teraz przyjrzyj się, co można zjeść w kantynie. I mamy tu warzywa i orzechy duszone w różnych sosach, mięso, różne placki, jajka, zupy, desery. I widzisz każdego studenta z telefonem, bo tak właśnie płaci się za posiłek. Tu mamy moje ulubione pierożki z różnymi nadzieniami. Najbardziej smakowała mi pierwsza pozycja z wieprzowiną i kukurydzą, a cena to 8 juanów, czyli około 5 zł. Pierożki są gotowane w specjalnych koszyczkach na bieżąco pod konkretne zamówienie klienta. Koszyczki są oznaczone numerkiem na różowym identyfikatorze i dzięki temu pani nie pomyli się co do rodzaju nadzienia pierożka. Pierożki będą podane w miseczce z rosołem i kolendrą i zaraz zobaczysz, jak pani szykuje moją porcję. Pierożki z zupy zjada się pałeczkami, pomagając sobie łyżką, a rosół można wypić z miseczki. Na stołówce można umyć ręce przed posiłkiem. Widzisz właśnie umywalki, tylko niestety mydła brak. A zaraz obok jest długa kolejka studentów do samodzielnie nakładanych sałatek na wagę. Można nałożyć sobie do pojemników na wynos lub na tacę do konsumpcji na miejscu. A ryż do tego jest nielimitowany. Widzisz tak zwane godziny szczytu na stołówce i głodnych studentów. Dlatego do każdego punktu gastronomicznego są długie kolejki i prawie wszystkie stoliki zajęte. Nad czystością w stołówce stale czuwa ekipa sprzątająca i naprawdę mają co robić. Bo stoły po jedzeniu pałeczkami wymagają umycia po każdym kliencie. W każdej stołówce, na każdym piętrze jest zorganizowana zmywalnia naczyń stołowych z wydajną zmywarką tunelową. W zmywalni pracuje jednocześnie kilka osób i mają dużo pracy. Widzisz, jak pracownik odbiera czyste naczynia i tace po myciu i dezynfekcji. I jest to ciągła praca, bo studenci stale donoszą kolejne naczynia do mycia. Niezjedzone resztki posiłków są usuwane z naczyń i składowane w specjalnych pojemnikach.
I ja też jadałam w tej stołówce, ale o tym opowiem w kolejnym filmie. A teraz zobacz, jak studenci jedzą posiłek, nie odrywając się od swoich telefonów. Zobacz film Top 7 faktów o Chińczykach, bo tam poruszam kwestię korzystania przez Chińczyków z telefonów komórkowych. I teraz ważna sprawa na koniec, jak należy zapłacić za zakupiony posiłek. W kantynie studenckiej nie używa się gotówki. Płatności dokonuje się za pomocą aplikacji Alipay. Po wyborze posiłku wchodzimy do aplikacji Alipay, skanujemy kod QR, wstukujemy kwotę, którą sprzedawca nam podaje, że jest do zapłacenia, akceptujemy płatność i załatwione. Nikt nie pobiera pieniędzy, nikt nie musi wydawać reszty, czysto, higienicznie i sprawnie. A to był dla niektórych ciężki dzień. Uff, można się zdrzemnąć. A w filmie Top 7 faktów o Chińczykach wyjaśniam również, jak to się dzieje, że Chińczycy potrafią spać w tłumie ludzi. I to już koniec na dzisiaj naszego spaceru po kantynie studenckiej w mieście Zhizhou w Chinach. Jeśli film się podobał, poproszę o łapkę w górze i już teraz zapraszam na inne moje filmy. Dziękuję za oglądanie.